Ja z reguły, jak potem mi ojciec opowiadał, wytrzymywałem tylko pierwsze akty, a potem usypiałem sobie na kolanach. Ale jak to wyglądało, jak potem dalej to funkcjonowało, nawet po okupacji. W kino Apollo, bo to najlepiej znam. Przede wszystkim były co najmniej dwie przerwy w czasie projekcji filmu i takie osoby z obsługi, czy tam. Nie, nie wiem, stewardy takie mieli pudełka na taśmie i w przerwach chodzili od góry do dołu, tam w tym kinie, i sprzedawali cukierki, czy czekoladę, kawę, herbatę. I większość nagminnie z tego korzystała. Więc szurali tymi papierkami, jak się już zaczął ten film, i to było denerwujące. Ale taka była atmosfera i ona wprowadzała taki fajny, taki nastrój, że jak się siedzi teraz w kinie, to tak, to trzeba tak wszystko tak połknąć. A te przerwy i z tym kupowaniem tych różnych słodkości, czy coś do picia, oranżada wtedy była modna. To powodowało, że człowiek inaczej przeżywał film. Że miał tą przerwę, miał oddech, mógł sobie się napić, coś zjeść i inaczej się odbierało treść filmu. Natomiast teraz no jest, tak, przez tą komercję jesteś zmuszony, jak wszedłeś, to zapłaciłeś, konsumowałeś, do widzenia. No, to jest zasadnicza różnica.